Ponad setka dzieci wzięła udział w czwartym wieczornym spotkaniu z matematyką. Wydarzenie organizowane przez Zespół Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie ma na celu zaciekawić najmłodszych matematyką w każdej postaci. Nauczyciele starali się pokazać dzieciom, że matematyka nie ogranicza się do spisywania ciągu cyfr w zeszytach, a jest wszędzie wokół nas. Zainteresowanie uczniów jest bardzo duże. Jest duże też zainteresowanie nauczycieli. Uczniom chce się przyjść piątkowe popołudnie do szkoły. Oferta naszych warsztatów jest bardzo bogata. Trzeba zwrócić uwagę na to, że spotykamy się w piątek. To jest bardzo ważna informacja, bo kiedy mówimy o tym, że matematyka nudzi, że matematyka może kogoś dobić, no to nagle widzimy gdzieś tam za mną tłum młodych ludzi, którzy nie chcą się nudzić, a brak nudy musi być związana z różnorodnością. Zatem mamy zajęcia, które budują w uczniach strategię, mamy zajęcia związane z grami, mamy zajęcia, które rozbudowują w dzieciach zdolności manualne, z klockami, a czasem z papierem. Mamy zajęcia, które pokazują, że mimo tego, że żyjemy w czasach komputerów, w głowie mamy tak naprawdę najlepszy komputer i wcale, nawet dla pomnożenia liczby 1682 przez 37, komputera włączać nie musimy. Są to warsztaty pokazujące, jak w ciekawy sposób można rozbudzać pasję uczniów, zachęcać ich do nauki, likwidować taką barierę niechęci do matematyki. Wiedzę z wieczornych spotkań z matematyką czerpią nie tylko uczniowie. Również pedagodzy uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Uczniowie przechodzą z sali do sali w sposób dobrze zorganizowany i uczestniczą kolejno w iluś warsztatach. A w tym samym czasie nauczyciele też uczą się, też są dla nich warsztaty przewidziane. Wydarzenie zakończyło się o godzinie 22:00, jednak głodne kolejnych ciekawostek dzieci z chęcią posiedziałyby w szkole dłużej. Dzieci dzisiaj mi mówiły i młodzież, że mogłyby tu spędzić ten czas do godziny 24:00 nawet, a nawet i później. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach Chorzowskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach od 31 marca do 4 kwietnia. W trakcie festiwalu będzie miała miejsce konferencja dotycząca nauczania matematyki oraz eksperymentu pedagogicznego przeprowadzanego na terenie Chorzowa. Takich eksperymentów, ja tu podkreślę, na terenie Polski jest, nie wiem czy na palcach jednej ręki policzyć, to jest coś bardzo rzadkiego. Naszym władzom bardzo zależy na tym, żeby młodzież, żeby dzieci od samego początku rozwijały się matematycznie jak najlepiej i żeby za kilka lat mieć tu wiele rozwiniętych talentów, nieporównywalnie więcej niż gdyby tego eksperymentu nie było i w porównaniu z innymi miastami.